Szanowni Państwo, bardzo nam miło, że tak licznie dzisiaj, tak bardzo spontanicznie, szybciutką akcją zgromadziliśmy się o godzinie 20, podobnie jak w Poznaniu, by pokazać nasze niezadowolenie z sytuacji, jaka dzieje się w nauczycielstwie. Nasze spotkanie jest elementem akcji Protest z wykrzyknikiem. Jest nam bardzo miło, bo inicjatorami była tutaj Grupa Związkowa Szkoły Podstawowej nr 5, a widzimy tak szeroki odzew z całego naszego powiatu, spokojnie mogę to powiedzieć. Jeszcze raz podkreślę, jak bardzo nam miło, że jest nas tak wielu, że potrafimy się zjednoczyć i być solidarnymi. Oddam głos teraz pani Eli Kaczorowskiej, która jest przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego w Turku. Słuchajcie, powiem tak trochę przekornie. Przede wszystkim dziękuję, że jesteście. Witam was wszystkich serdecznie. Zacznę przekornie. Zapytam was, po co tu dzisiaj przyszliście? Po co marsz do domu? Przecież my możemy żyć według idei. No więc bardzo proszę, na wypłatę idea, marsz do domu, na niedzielkę rosołek mężusiowi z tej idei proszę podać. Myślę, że dzieci, mężowie, wnuki i kto tam jeszcze na pewno się z tego ucieszą. Będzie co pojeść. Odpowiem wam, dlaczego przyszliśmy. Przyszliśmy tu na dwóch swoich nogach. Dla równowagi na dwóch. Ta jedna noga to pracownicy, którzy stoją przy tablicy. Ta druga noga to pracownicy oświaty, którzy dbają o to, żeby w szkole było czysto, żeby był porządek, żeby wszystko działało. No i oczywiście wspierający nas dyrektorzy. I element najważniejszy, nasi uczniowie, to dla nich do tej szkoły przychodzimy codziennie. To nic, że pusto w kieszeniach. Głowa pełna pomysłów. Ciągle przychodzimy pełni nowych pomysłów, nowych wyzwań z ciągłą ochotą. Chcielibyśmy za tę naszą pracę dostać godne wynagrodzenie. I dlatego te dwie nogi ciągle do szkoły nas prowadzą. I ta obsługowa noga, i ta merytoryczna noga. Bardzo dziękuję, że jesteście i po twarzach widzę, że właściwie to występujemy w kilku osobach, bo połączyły się oba związki, a może i w powiecie trzeci związek oświatowy. I tak jak powiedziała jedna pani, w naszych pokojach nauczycielskich nie ma barw związkowych. Jesteśmy my nauczyciele. Równi wobec tego, co się w stosunku do nas teraz dzieje. Dziękuję. Słuchajcie, myślę, że największym naszym zwycięstwem jest to, że nareszcie stanęliśmy wszyscy razem. Popatrzcie, ile środowisk nas popiera. Wszyscy mówili, że nie czas. Ale powiedzcie, czy jest dobry czas na strajk? Nigdy go dla nas nie było. Teraz jesteśmy wszyscy razem. Popierają nas lekarze, popierają nas artyści i inne środowiska. Straszą nas, że nie dostaniemy za strajk? I tak mało dostajemy. Więc te kilka setek mniej przeżyjemy. Nie będzie lepszego czasu. To jest dobry czas na to, żeby się po prostu nie poddać. Mogę was prosić tylko o jedno. Nie zmarnujmy tego czasu. Nie zmarnujmy go. Brawo! Moi drodzy, jesteśmy tutaj bez podziałów, bez barier, jak powiedziała nasza szefowa. Ale jesteśmy tu jeszcze z jednego powodu, nie tylko dla naszych pensji i to chcemy podkreślić rodzicom, to chcemy powiedzieć całej Polsce, my chcemy zmian w polskiej oświacie, my dostrzegamy przeładowane podstawy programowe, my dostrzegamy kataklizm, jaki dosięga nasze dzieciaki. My nie chcemy zadawać im tyle prac domowych, my nie chcemy od nich tyle wymagać, my nie chcemy ich przemęczać. Wiemy, że należy im się wypoczynek, wiemy, że należy im się czas spędzany z rodzicami.
ale od nas też czegoś się wymaga. Nas się bez przerwy rozlicza. To są stosy papierów, to są stosy sprawozdań, stosy testów, sprawdzianów, najróżniejszych materiałów, które niestety muszą przechodzić wasze dzieci. I my protestujemy także przeciwko temu. Nie tylko domagamy się godziwej pensji, aby godziwie żyć. My chcemy godziwie pracować i godziwie wychowywać i uczyć wasze dzieci. Bo to nie my wymyśliliśmy, że takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowane. To my odpowiadamy za te młodzieży. To my odpowiadamy za wasze dzieci od przedszkola do szkoły średniej. Proszę państwa, chcemy mieć mądrą młodzież. Chcemy mieć ludzi wykształconych. Chcemy ich posyłać na studia, do szkół branżowych. Chcemy mieć dobrych rzemieślników. Ale oni zaczynają uczyć się w przedszkolu. I nie oszukujmy się. To jest podstawa programowa. To jest to, czemu wy, rodzice, poświęcacie czas także i ufacie nam, oddając nam swoje dzieci pod opiekę. Te wasze dzieci większość czasu swojego życia do tego momentu, kiedy są w szkole, spędzają właśnie z nami. Więc musicie nam ufać, ale musicie chcieć, żebyśmy my godnie żyli. I o to również walczymy. Szanowni państwo, jestem nauczycielką szkoły podstawowej nr 5 w Turku. Bardzo lubię swoją pracę. Kocham dzieci. Wszyscy tutaj, jak jesteśmy i z tej szkoły, i z innej, ale nie możemy być siłaczkami z XIX wieku. My już teraz nie walczymy tylko o pieniądze, tylko o własną godność i honor. Ponieważ... hejt, jaki nas dotyka, zaczepiają nas czasami ludzie niemili, no szkoda, ale więcej mamy wyrazów wsparcia. Dziękujemy państwu za te wyrazy sympatii, że dzwonicie państwo do nas, przynosicie ciasteczka do szkoły. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dobry wieczór. Ja tu chciałam powiedzieć jako dziecko, które naprawdę nauczyciele mieli duży wkład w wychowanie i jako dziecko samego nauczyciela. Wam te pieniądze przysługują. Wam powinni je dać, bo wiem, jak wypłaty wasze wyglądają, ile wysiłku wkładacie w wychowanie dzieci oraz z nimi kontakt. Brawo! To ja sobie pozwolę zabrać głos jako mama. Jestem nauczycielką, jestem przedstawicielem Instytutu Kultury. Wspieram państwa oczywiście całym sercem, ale jestem też mamą i strasznie zależy mi na tym, żeby moje dziecko było wychowywane przez ludzi, którzy czują się docenieni, bo tylko takie osoby są w stanie przekazać najlepsze wartości. Dlatego proszę was, żebyście się nie poddawali teraz, bo to jest najlepszy czas na to, żeby coś wywalczyć. I dlatego nie możecie teraz zaprzestać tego, choćby nie wiadomo, co się działo. Więc trzymajcie się, macie nasze wsparcie, nas rodziców. Mamy pana burmistrza wśród nas, jest nam bardzo, bardzo miło. Proszę bardzo, oddaję głos. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym byłem też w Warszawie na debacie oświatowej i tam wszyscy samorządowcy są razem z wami. My jesteśmy razem z wami w tym momencie nie dla celów politycznych, bo my już jesteśmy po wyborach. My jesteśmy z wami dlatego, że widzimy, jak ta reforma oświaty demoluje. Demoluje nasze dzieci, demoluje ten system i demoluje budżety. Budżety wszystkich miast i gmin naszego kraju. Chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz tylko, dosłownie krótko, bo nie będę wam zabierał czasu. Trzymajcie się, bo teraz wy decydujecie o własnym losie w przyszłości. I nie dajcie sobie mówić, że walczycie tylko o pieniądze. Bo walczycie przede wszystkim o przyszłe pokolenia, bo dzisiaj ja jestem akurat szczęśliwym ojcem nieszczęśliwego ósmoklasisty. I mnie ta reforma tak samo dotyka, tak jak dotyka to większość po prostu moich koleżanek i kolegów, którzy też mają dzieci w ósmej klasie. I nie prosiliśmy się o tą reformę, otrzymaliśmy ją i niestety to my przede wszystkim będziemy jeść tą żabę, którą nam zaserwowano.
Także trzymajcie się, ponieważ wy walczycie przede wszystkim o godność, walczycie też przede wszystkim o zmiany w reformie oświaty. Kto wierzy i chce wierzyć, że rzeczywiście w końcu przyjdzie dobry czas również i dla oświaty w Polsce. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jestem nauczycielką przedszkola i chciałabym serdecznie i bardzo gorąco podziękować rodzicom przede wszystkim, dziadkom, babciom, opiekunom i wszystkim nianiom, nauczycielkom i wszystkim naprawdę, którzy wspierają nas, bo w tym czasie, kiedy przedszkola jakby są zamknięte, szkoły są zamknięte, to wy jesteście naszą tak naprawdę podporą. To wam naprawdę jesteśmy wdzięczni, że właśnie w ten sposób, opiekując się tymi naszymi małymi dzieciakami, no i dużymi też, że jesteście naprawdę z nami. Dziękujemy bardzo, naprawdę. Dziękuję w imieniu wszystkich nauczycieli przedszkola i szkół. Witam wszystkich serdecznie. Witam jako urzędnik i jako mama dwójki dzieci. Mama ośmioklasisty i mama dziecka w drugiej klasie. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek dojdzie do takiej sytuacji w naszym kraju, że kiedykolwiek będzie taka dramatyczna sytuacja w oświacie. Zajmuję się tą oświatą nie od dziś, bo wcześniej na etapie powiatu, teraz na etapie miasta. Kochani, jestem wzruszona, że udało się was zjednoczyć, że mimo podziału, jaki nastąpił na górze, wszyscy razem wystąpiliście w jednym wspólnym celu. I to nie chodzi tylko o kasę, bo sami doskonale wiecie. Chodzi przede wszystkim o fakt, jak nas traktują, jak lekceważą nasze postulaty, jak mówimy o tym, jak jest źle od iluś już lat, jak mówimy o strajku od grudnia, a w niedzielę o godzinie 19 siadają do kolejnych rozmów i nadal niestety nie ma żadnego porozumienia. Dzieci z niepokojem spoglądają na zegarek, rodzice są przerażeni, co będzie następnego dnia. Kochani, chciałam tylko zaapelować, żebyście wytrwali, żebyście byli solidarni, żebyście wspólnie walczyli, bo to za daleko już zaszło. Jesteśmy z wami jako rodzice i jako organ prowadzący, tak jak już burmistrz wcześniej powiedział. I dziękuję jednocześnie władzom lokalnym, że potrafią zrozumieć problem oświaty, że zawsze na tą oświatę w Turku znajdują się pieniądze, żeby dołożyć, żeby było w szkole tak, jak powinno być. Jestem byłym górnikiem. Związkowcem zawsze. Ojcem nauczycielki we Wrocławiu, biorącym udział w wielu protestach i strajkach, bo tak to przypadło nam branży w sektorze paliwowo-energetycznym. Chcę wam powiedzieć, kochane dziewczyny, panie, koleżanki, przyjdzie czas zwątpienia, bo taki zawsze nadchodzi, kiedyś ten strajk nie ma jakiejś tam granicy, gdzie się kończy, zwłaszcza, że partner po drugiej stronie ewidentnie unika z wami rozmowy. I w tym momencie muszę powiedzieć jedno słowo. Nie poddawajcie się, bo to wy wygracie, bo wy jesteście na wygranej pozycji. Gratuluję wam za dotychczasową sprawę, i naprawdę jesteśmy z wami, nie tylko jako górnicy, ale przede wszystkim jako Rada Powiatowa OPZZ-u. Wszystkiego dobrego, dziewczyny. Utwór jest zrobiony na bazie utworu, ale to już było, Maryli Rodowicz, więc pewnie wszyscy znają melodię, tak? A ja postaram się delikatnie nakreślić tutaj. Człowiek, myśląc teraz, przysłużę się światu. Raz był geniusz, raz inny człowiek, który sobą dał do wiwatu. Nie szczędziłeś wyczątłych sił, przebijając mu własną
licząc ciągle na jakiś cud. I minister mądro i nowo, ale wiem już teraz, wszyscy już to wiecie. Jeśli liczysz chcesz na cuda, to na pewno drogi Belcze, nie w oświacie, tylko obietnice i frazy sygnanie. A jak przyjdzie co do czegoś, ile z krową znacznie więcej dziś dostanie. Wciąż wyciskasz w buraku sok, licząc, że się w nektar przemieni. Zbierasz kartą, wytężasz wzrok, myśląc, że wykrzeszesz coś ze nich. Choćbyś starał się, nie wiem jak, nie unikniesz społecznej nagonki. Słyszysz, każdy zastąpi cię, choćby pan czy pani z ulicy. Ale wiem już teraz, ale wiem już teraz, wszyscy już to wiecie, wszyscy to wiedzą. Jak liczysz chcesz na cuda, to na pewno drogi pierwsze nie w oświacie.